Dziś reprezentacja Polski gra na wyjeździe z reprezentacją Portugalii w ramach piątej kolejki Ligi Narodów. Natomiast na chwilę zapominamy o tym, co istotne, koncentrując się na kwestiach związanych z rankingiem UEFA, ponieważ tradycje trzeba kultywować. Jeżeli piątek, to czas pogadać właśnie o sprawach związanych z rankingiem UEFA. Cześć, dzień dobry, witajcie moi drodzy na moim kanale, kanału 365 Dni o Piłce. Przy mikrofonie Piotr Rzepecki. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać kwestie związane z rankingiem UEFA, to znaczy z współczynnikiem klubowym. O co tak naprawdę tutaj chodzi, bo wydaje mi się, że to jest taka materia, o której warto podyskutować, którą warto Wam bliżej przedstawić w kwestii też tych najbliższych meczów w europejskich pucharach, ponieważ tylko dodam, że obecnie zarówno Legia, jak i Jagiellonia są na półmetku rozgrywek, a więc za nimi trzy kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. No i właśnie przed nimi kolejne trzy mecze w nadziei na dobre wyniki, no i też na natychmiastowy awans do tej fazy pucharowej Ligi Konferencji. Zanim zaczniemy, serdeczna prośba o zostawienie kciuka w górze pod filmem, a także subskrypcji kanału. Dołączcie do tej piłkarskiej społeczności, jednocześnie sprawdźcie wszystkie linki na dole. To jest m.in. mój Twitter, Instagram czy też Facebook. Koniecznie też wpadajcie na portal 365dniopilce.pl czy też sprawdźcie grę przeglądarkową Football Team. Korzystając z tego linku, który Wam tutaj zostawiam, otrzymacie przy rejestracji ode mnie bonus na start. No i teraz, żeby tak dobrze rozpocząć, warto sobie spojrzeć na aktualny ranking UEFA, jak to wygląda na tym właśnie półmetku, a więc po trzech meczach fazy ligowej Ligi Konferencji przed tymi trzema najbliższymi meczami. Jak doskonale wiemy, Jagiellonia, a także Legia idą jak burza w Lidze Konferencji, zyskując dla nas cenne punkty rankingowe. My obecnie zajmujemy lokatę 18, jak w tej chwili zresztą widzicie w tym zestawieniu. To jest tylko, żeby sobie przypomnieć, cały czas gonimy tę czołową 15, ponieważ znalezienie się w tej najlepsze 15 oznacza dla nas 5 ekip w eliminacjach europejskich pucharów. Wicemistrz Polski, a także przede wszystkim mistrz Polski gra w eliminacjach Ligi Mistrzów, zdobywca Pucharu Polski gra w eliminacjach Ligi Europy, z kolei trzeci, a także czwarty zespół gra w eliminacjach Ligi Konferencji. Jak doskonale widzieliście wcześniej w tej kolumnie za sezon 2024-2025, Polska zgarnęła 6,375 punktu. Chciałem Wam też dokładnie przedstawić i wyłuszczyć, z czego to się dokładnie bierze, kto ile zarobił, bo wydaje mi się, że to też jest ciekawe, a być może w tym całym pędzie podczas tego takiego, powiedziałbym, tych nominalnych tygodni, bo teraz jest przerwa na kadrę, jest trochę więcej czasu na taką rozmowę, brakuje gdzieś takiego dobrego dialogu i przedstawienia, kto ile zarobił, a więc ile zgarnęła Jagiellonia, Śląsk Wrocław, Legia Warszawa, a także Wisła Kraków, więc też chciałem Wam tutaj przedstawić, jak to dokładnie wygląda, kto ile zgarnął w tej fazie eliminacyjnej, a jednocześnie no niektóre kluby, a więc Jaga, także Legia, w fazie ligowej Ligi Konferencji. Tak to mniej więcej wygląda. Zaczniemy sobie od zespołu mistrza Polski, a więc Jagiellonii Białystok, która przez tę eliminację przebrnęła, no można powiedzieć, w dosyć słodko-gorzkich nastrojach. Zaczęła dobrze od wygranego dwumeczu z Pana Wężysz w ramach drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Później z kolei to były same porażki i Jaga wylądowała w fazie ligowej Ligi Konferencji. Natomiast żeby sobie tak dokładnie o tym powiedzieć, no to za zwycięstwo do eliminacji europejskich pucharów polski klub zarobił 0,25 punktu. W przypadku Jagiellonii to jest wygrana z mistrzem Litwy i później zwycięstwo w rewanżu, to jest łącznie 0,5 punktu. Natomiast potem to były konsekwentne porażki, a więc najpierw w meczu z Bodo, później w rewanżu z Bodo, no i to już były później te mecze z Ajaxem, a więc czwarta runda eliminacji Ligi Europy. Pierwszy mecz porażka i drugi mecz porażka, więc jeżeli chodzi o tę fazę eliminacyjną, to Jaga zgarnęła 0,5 punktu. Z kolei, jeżeli chodzi o fazę ligową, to było zwycięstwo z Kopenhagą, z Petro Kubem i z Molde. Jak doskonale pewnie też wiecie, zwycięstwa już same w fazie ligowej, a nie w eliminacji, mnożymy razy 2, a więc jedna wygrana oznacza dla nas zarobek w postaci 0,5 punktu. No i tutaj łącznie patrząc na to wszystko, Jaga zarobiła całe 2 oczka, to jest pół punktu za to, co osiągnęła w eliminacjach, no i już później 1,5 za całą fazę ligową. W fazie ligowej równie dobrze radzi sobie oczywiście Legia Warszawa, bo to są trzy wygrane gry przez podopiecznych Gonzalo Fajo, ale jednocześnie jeszcze bardziej spektakularnie wyglądały te eliminacje. Oczywiście ktoś powie, że Legia miała łatwiejszych rywali, ponieważ to były eliminacje Ligi Konferencji, ale z drugiej strony, do tego też sobie zaraz przejdziemy, Legia w eliminacjach była zespołem rozstawionym, a więc sama po pierwsze zapracowała sobie na ten współczynnik i na ten status, by mierzyć się z tymi teoretycznie słabszymi przeciwnikami. Natomiast tak wyglądała ta droga legionistów, bo też warto sobie przejść od A do Z, jak to dokładnie wyglądało. Legia oczywiście zaczęła od drugiej rundy
rundy eliminacji Ligi Konferencji. To były dwa wygrane mecze z Karnarfon. Później to była wygrana wyjazdowa, a także remis u siebie, finalnie oczywiście awans do kolejnej rundy z duńskim Brentby. No i na samym końcu dwa wygrane mecze z Drittą. Tak jak w tej chwili widzicie, to są punkty zgarnięte w eliminacjach. No i później już, podobnie jak Jagiellonia, trzy zwycięstwa w samej fazie ligowej. Łącznie to daje naprawdę efektowny wynik, jakim jest 2,875 punktu, które zgarnęły Legioniści. To jest naprawdę wynik spektakularny, biorąc pod uwagę tę całą drogę. No i też fakt, jakich rywali miała Legia, głównie jeżeli chodzi o fazę ligową, Ligi Konferencji, bo jeżeli chodzi o eliminację, no to tak naprawdę tylko Brentby było takim prawdziwym, poważnym rywalem. No i szybciutko patrzymy też na historię i drogę europejską Śląska Wrocław, a także Wisły Kraków. No z pewnością doskonale pamiętacie, że Śląsk, no tutaj, no nie chcę powiedzieć rozczarowane emocje, no też trafił na trudnego rywala i ten rewanż Sungalen, mówmy się szczerze, no nie wiem, czy był do końca uczciwy, patrząc na poczynania arbitra, ale w zasadzie już o tym można już zapomnieć, bo to był 15 dzień sierpnia, a więc troszeczkę już czasu upłynęło, natomiast tak wyglądała ta króciutka, ale z drugiej strony taka jaskrawa droga Śląska Wrocław, więc najpierw to była porażka z Rygą, potem oczywiście zwycięstwo w rewanżu, no i podobnie z Sungalen. Więc najpierw porażka w pierwszym meczu i zwycięstwo w rewanżu. Co za tym idzie, Śląsk zarobił 0,5 punktu. Najmniej z tych naszych wszystkich pucharowiczów, no ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem wcześniej, to trudne losowanie. Rywalizacja z Sungalen, a więc zespołem ewidentnie mocniejszym od WKS-u. No i na samym końcu czwarty pucharowicz, a więc ten rodzynek z pierwszej ligi, zwycięzca i zdobywca Pucharu Polski, Wisła Kraków. Pierwszoligowiec zarobił tych punktów mnóstwo, ponieważ dwa razy więcej niż Śląsk Wrocław, biorąc pod uwagę też tę trudną, wymagającą, intensywną ścieżkę europejską. Wisła Kraków jest, zresztą to już mówiłem wielokrotnie, no należy się duży szacunek i respekt, natomiast tak wyglądała dokładnie ta droga Białej Gwiazdy. Jak w tej chwili widzicie, to był najpierw wygrany dwumecz z Lapi, dwa zwycięstwa, najpierw u siebie, później w rewanżu, potem z kolei dwie porażki z Rapidem Wiedeń i Wisła w cudzysłowie spadała do tej ścieżki eliminacyjnej Ligi Konferencji. Tam najpierw przegrała z Spartakiem Trnawa, by wygrać w spektakularny sposób w rewanżu. Z kolei ten mecz z belgijskim Celtic Brugge to jest najpierw porażka, a potem niespodziewane zwycięstwo w meczu rewanżowym. Co za tym idzie, Wisła zarobiła cały jeden punkt, co jest naprawdę wynikiem dobrym. No z pewnością też ponad stan, patrząc na takie oczekiwania, co ewentualnie Wisła może zrobić, kiedy się zastanawialiśmy przed tym całym losowaniem ścieżki europejskiej Białej Gwiazdy. Podsumowując, właśnie z tego biorą się te 6,375 punktów, które polskie kluby zarobiły. No bezsprzecznie najwięcej zgarnęła Legia, też Jagiellonia, którą absolutnie warto chwalić. No i przede wszystkim cały czas trzymamy kciuki, że cały czas Legia, także Jaga będą na fali, jeżeli chodzi o te najbliższe trzy konfrontacje w Lidze Konferencji. No zobaczymy, jak to też będzie wyglądało. Oczywiście no emocje przed nami, ponieważ te pierwsze mecze dopiero za dwa tygodnie. Natomiast chciałem Wam przedstawić, jak wygląda dokładnie też ranking klubowy, bo cały czas powtarzam o tym cyklicznie w tych materiałach rankingowych UEFA, że zbieramy cenne punkty dla naszego kraju, by rywalizować z innymi państwami na starym kontynencie. Ale też to warto o tym oczywiście powiedzieć, że kluby zbierają też punkty dla siebie. Chodzi o taki współczynnik klubowy, ponieważ na przykład Legia Warszawa, która miała bardzo dobry współczynnik, zapewniała sobie tym samym rozstawienie w eliminacjach. Co za tym idzie, ułatwiła sobie niebywałą drogę w tej europejskiej ścieżce, trafiając na słabszych rywali. Co też trzeba zrobić, żeby te punkty zbierać i dokładnie jak się je zbiera i jaki jest przelicznik. O tym wszystkim w dzisiejszym materiale. Natomiast na samym początku zerknijmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o aktualny ranking klubowy UEFA. Tutaj uwzględniłem, jak zresztą w tej chwili widzicie, pięć klubów w Europie, które mają ten współczynnik najlepszy. Tutaj mam oczywiście etatowych zwycięzców Ligi Mistrzów w ostatnich latach, natomiast co interesujące i co ważne, bierzemy pod uwagę cztery ostatnie sezony, a także sezon obecny. To jest jakby identyczna formuła, co w przypadku, kiedy liczymy ranking UEFA, a więc od sezonu 2020-2021, a więc mówiąc wprost, kto jest konsekwentny, powtarzalny, tak jak na przykład Legia Warszawa. Tutaj, tak jak widzicie, te polskie kluby zaznaczyłem na kolor żółty poniżej. Legia jest w tym rankingu ogólnie w Europie 77. No i tutaj na ostatnie cztery sezony plus ten obecny, Legia czterokrotnie gra w Europie. Oczywiście nie zawsze chodzi o fazę grupową, czy też teraz ligową, ale generalnie o eliminację, tylko ten sezon 22-23 był taki skromny europejsko, ponieważ te rozgrywki w Ekstraklasie z kolei 21-22, no były, mówiąc wprost, tragiczne. Natomiast tak wyglądają wyniki Legii, Lecha, Rakowa, Jagiellonii, Wisły Kraków i Śląska. Możecie sobie ten film zatrzymać i żeby też sprawdzić, jak to dokładnie wygląda, jeżeli chodzi o punktację. I tak jak też widzicie na dole, przy okazji Wisły Kraków czy Śląska Wrocław, ja zresztą też te kluby zaznaczyłem gwiazdką, UEFA wymyśliła sobie, że próg minimalny punktów w danym kraju to jest 20% z rankingu klubowego. Nasz ranking klubowy wynosi ponad 29 punktów, stąd też no, jest dodany taki minimum do tych liczb Wisły Kraków czy Śląska Wrocław z uwagi na taką w miarę
ubogą historię lat najnowszych. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten ranking klubowy UEFA, więc mamy tych mocarzy i mamy też nasze polskie kluby. Natomiast tak jak też powiedziałem wcześniej, absolutnie ważna jest gra w Europie regularna w przypadku jednego klubu, żeby po pierwsze budować sobie pewną historię, jakby już no nie chodzi mi o te sprawy wewnętrzne, czyli na przykład tworzymy sobie gdzieś historię sprzedażową, promujemy zawodników, ale też żeby się liczyć i mieć łatwiejszą drogę w eliminacjach europejskich pucharów. No myślę, że ten kazus Legii z tego sezonu jest najlepszy i taki najbardziej obrazowy, pokazujący, że warto grać w Europie regularnie, by mieć potencjalnie łatwiejszych rywali. Jeżeli zastanawialiście się, dlaczego na przykład Jagiellonia czy Legia Warszawa mają 6 punktów w tym sezonie, to już Wam tłumaczę, jak wygląda zasada punktowania. Tak to mniej więcej wygląda, jak w tej chwili widzicie na grafice, a więc tutaj kluby otrzymują punkty za eliminację, bądź też za samą fazę ligową. To też jest istotne, że jeżeli kluby awansują do fazy ligowej, no w naszym polskim przypadku chodzi oczywiście o fazę ligową League of Francji, to nie otrzymują punktów za eliminację. Tutaj też dopisałem konkretne nazwy klubów, żebyśmy jakby dopasowali te historie punktowe do konkretnego klubu, a więc mamy tak, Śląsk Wrocław, który odpadł w trzeciej rundzie eliminacji League of Francji, on otrzymał 2 punkty za ten sezon. Jeżeli chodzi o Wisłę Kraków, który odpadł w rundzie ona otrzymała 2,5 punktu. Natomiast jeżeli chodzi o Jagiellonię czy Legię Warszawa, które oczywiście grają na poziomie fazy ligowej Ligi Konferencji, tutaj jest premiowane każde zwycięstwo i każdy remis. Jak doskonale wiemy, Jagiellonia, także Legia są absolutnie bezbłędne po tych trzech kolejkach. Czy to są 3 wygrane mecze? No i tutaj mówimy o sytuacji mistrza Polski. 3 zwycięstwa razy 2 punkty to jest 6 oczek. No i podobnie w przypadku Legii Warszawa, więc także 6 oczek z uwagi na te 3 wygrane mecze w Lidze Konferencji Europy. No i oby Jagiellonia, także Legia nie zeszły z tych swoich zwycięskich ścieżek, by cały czas punktowały, zarówno jeżeli chodzi o ich wewnętrzne sprawy, tego rankingu klubowego, ale przede wszystkim, co jest najbardziej istotne, rankingu UEFA, żebyśmy się cały czas zbliżali do tej magicznej 15 i żebyśmy myśleli o tym, co by było, gdyby dwa polskie kluby grały w eliminacjach Ligi Mistrzów, ponieważ to jest dla nas wizja interesująca i gdzieś taka, powiedziałbym, w miarę realna, patrząc na to, jak wyglądają te ostatnie lata, a może inaczej, jak wyglądają te ostatnie miesiące, ponieważ te ostatnie lata to jest fenomen, mówię o tych sezonach 22-23, 23-24, ale przede wszystkim o tym sezonie obecnym, gdzie mamy dwa kluby grające w Europie i to naprawdę bardzo skutecznie. Natomiast na koniec zerknijmy sobie jeszcze na terminarze, zarówno jak i Legii Warszawa, jak i Jagiellonii Białystok, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te mecze w kolejce 4, 5, 6 Ligi Konferencji. Jak widzicie, teraz Legia podejmuje Omonię, czy w zasadzie inaczej, Omonia podejmuje Legię, ponieważ to jest wyjazd. Potem to jest mecz przy Łazienkowskiej, Legia gra ze szwajcarskim Lugano, to może być trudne spotkanie, natomiast też dla nas niebywale interesujące z uwagi na to, że Szwajcaria to jest jeden z naszych rywali. No i na samym końcu to jest mecz z Djurgården, z ekipą ze Szwecji. To jest rywal Legii. Z kolei jeżeli chodzi o Jagę, to są najpierw dwa wyjazdy. Najpierw to jest Celje, potem Czechy i Mladá Boleslav. I na samym końcu zespół mistrza Polski mierzy się z Olimpią Lublianą. Te mecze oczywiście są już w grudniu, tak jak zresztą widzicie po prawej stronie. Też ciężko spekulować, kiedy Legia, także Jagiellonia będzie w tych meczach faworytem. Natomiast bazując na tym, jaką oni mają skuteczność, to myślę, że nie ma co obawiać. I teraz trzeba tylko zacierać ręce w oczekiwaniu na te mecze. No i też rozpalać to naszą wyobraźnię w kontekście gry w 1/8 finału Ligi Konferencji, ponieważ z taką skutecznością, no nie dość, że nasze kluby już są praktycznie jedną nogą w fazie pucharowej, to raczej nie myślimy o tych lokatach 9-24, tylko o tym, żeby zarówno Legia, jak i Jagiellonia znalazły się w 1/8. Tak to wyglądało. Wielkie dzięki za kolejny ranking UEFA, za kolejny materiał poświęcony tej sprawie. Natomiast dziś skupiliśmy się na rankingu klubowym, bo wydaje mi się, że to jest taka tematyka, którą warto było przybliżyć, a być może część kibiców na zasadzie czasami się nie orientuje, jeżeli chodzi o punkty, jak to dokładnie jest zdobywane, z czego to się bierze i co też to za sobą niesie. Oczywiście jest też multum takich historii pobocznych, jak chociażby ranking 10-letni, być może takie hasło Wam się gdzieś obiło. Tutaj już mówimy stricte o tych sprawach marketingowych i podziale pieniędzy z uwagi na market pool, natomiast to już są historie poboczne, to też ciężko liczyć. Myślę, że będziemy mądrzejsi po sezonie, żeby tutaj o tym spekulować. Natomiast jeżeli chodzi o sam ranking klubowy UEFA, no to mniej więcej tak to wyglądało, czyli jak wygląda przelicznik, co z czego się bierze, no i potem jak to wygląda, jeżeli chodzi o nasze zestawienie, konfrontując się z tymi mocarzami na starym kontynencie, kanału 365 dni o piłce. Wielkie dzięki, że oglądaliście ten film do końca. Oczywiście zachęcam do kciuku w górze pod filmem, do subskrypcji kanału. Jeszcze raz dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.